Wiele moich materiałów powstało nie z miłości do planety, czy tym bardziej ludzi, ale z powodu gniewu. Gniew naturalnie informuje nas o granicach, które przekroczono, oraz jest siłą napędową do działania. I to wszystko właśnie zadziało się przed tym materiałem. Najpierw natrafiłam na instastory instagramerki z informacją zmieniającą życie, że wydany przez nią w połowie lipca e-book letni kulinarny będzie można kupić w 4 ratach, ponieważ wprowadziła do swojego sklepu system odroczonych płatności. Następnie na Facebooku wyskoczył mi sponsorowany post, który był artykułem magazynu Vogue. Artykuł opowiadał o współpracy Klarny, która jest operatorem odroczonych płatności z małą polską marką Balaganem. I dla tych, którzy nie chcą oglądać całego materiału, a uważam, że warto, małe podsumowanie. Uważam, że jeśli kogoś nie stać na e-book kulinarny za kilkadziesiąt złotych albo na buty małej polskiej marki, na skórzane buty małej polskiej marki za 500 zł, to żadnej z tych rzeczy po prostu nie powinien kupować za pomocą operatora odroczonej płatności, ponieważ zakup tych dóbr konsumpcyjnych, które nie są dobrami pierwszej potrzeby, to nic innego jak zakup dóbr konsumpcyjnych na kredyt. Na początku chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli dwóm fragmentom z tego artykułu magazynu Vogue. Taka polityka firmy świadczy o jakości produktu i gruntownie przemyślanej cenie oraz nie zachęca do impulsywnych, nieprzemyślanych zakupów. Dodatkowo inwestycja w jakość zawsze się opłaca. Teraz nie trzeba już decydować się na kompromis, ponieważ z pomocą przychodzi Klarna, system odroczonej płatności. Żadne z powyższych zdań nie są prawdą, co udowodniają badania przeprowadzone na temat odroczonych płatności. Co, jeżeli chodzi o impulsywne zakupy, to wrócimy w dalszej części filmu do tematu. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną jakość produktu, to tutaj następuje kolejna ściema, ponieważ marki szybkiej mody bardzo często oferują na swojej stronie systemy odroczonych płatności i żeby nie być gołosłowna, to konkret mój ulubieniec Shein jest to marka ultra szybkiej mody, w której jakość i etyka do dno, a można w tej marce i w aplikacji tej marki zrobić zakupy za pomocą, uwaga, Klarny właśnie. Drugi fragment. Kupując online nie mamy pewności, czy wybierzemy odpowiedni dla nas rozmiar butów lub czy torebka będzie pasowała do ulubionej letniej sukienki. Tymczasem nasze pieniądze są zablokowane przez aplikację bankową do czasu zaksięgowania zwrotu przez sprzedawcę. Teraz można takiej sytuacji uniknąć. Klarna ułatwia życie. I jestem w stanie zrozumieć, że o ile argument o blokowaniu płatności przy zwrocie ma jakikolwiek sens, ale uważam, że powinien być wykorzystywany tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach, ponieważ ten cały artykuł i te dwa fragmenty to nic innego jak lukrowane słowa na temat kupowania dóbr konsumpcyjnych nie pierwszej potrzeby na kredyt. A systemy odroczonych płatności niestety wykorzystują słabości ludzkiej psychiki i ułatwiają kupowanie bez myślenia o konsekwencjach, o czym opowiem w dalszej części filmu. Kup teraz, zapłać później, to jak sama nazwa wskazuje, odroczona płatność. W praktyce polega to na tym, że przy zamawianiu danej rzeczy z tą opcją płatności, ta rzecz zostanie do nas wysłana natychmiast, natomiast płatność w zależności od operatora i opcji wyboru zostanie odroczona albo o 30 dni, albo rozłożona na 4 raty. I to wszystko dzieje się tylko za pomocą kilku klików, ponieważ panuje w tym wypadku wolna amerykanka i system odroczonych płatności nie jest traktowany tak jak kredyt, więc nie ma żadnych przepisów, które chroniłyby konsumentów. Żeby kupić za pomocą systemu odroczonej płatności, wystarczy mieć skończone 18 lat i trzeba tylko potwierdzić swoją tożsamość. W wypadku tej opcji nie trzeba podawać przychodów i kosztów życia, tak jak się to dzieje w przypadku normalnych kredytów. I brzmi to może na pozór bardzo nowocześnie i prokonsumencko, ale nic bardziej mylnego,
I tutaj doskonale wpisuje się cytat z XX wieku Willa Rogersa, który powiedział, że tak wiele ludzi kupuje tak wiele rzeczy, na które ich nie stać, tylko dlatego, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią. I to właśnie umożliwiają maksymalnie systemy odroczonych płatności, ale rozłóżmy wszystko na czynniki pierwsze. Kup teraz, zapłać później to opcja najbardziej popularna wśród osób, które mają 40 lat lub mniej. I tak 60% osób z pokolenia Z, czyli osób między 18 a 24 rokiem życia, przynajmniej raz skorzystało z tej opcji przy dokonaniu zakupu. I co w tym wszystkim niebezpiecznego? Otóż to, że młode osoby nie uważają, że opcja odroczonej płatności jest opcją kupowania dóbr na kredyt. I tak tylko 40% osób z pokolenia Z i 50% milenialsów wierzy, że kupowanie za pomocą odroczonych płatności to kupowanie dóbr na kredyt. I ta świadomość, ten brak świadomości mnie przeraża, bo jak inaczej nazwać kupowanie jakiejkolwiek rzeczy za nie swoje pieniądze, jak kupowaniem tej rzeczy na kredyt? Ale tak jak Lannisterowie zawsze spłacają swoje długi, osoby korzystające z odroczonych płatności też w ostateczności muszą. Mimo że większość operatorów odroczonych płatności nie pobiera dodatkowych opłat tylko za sam fakt korzystania z tych odroczonych płatności, to według badań i statystyk większość osób korzystających z tych opcji i tak dodatkowo płaci ostatecznie za to w jakiś sposób. I tak 2/3 osób według badania korzystających z odroczonych płatności zapłaciło dodatkowe opłaty bądź odsetki za opóźnienia. Według innego badania 1/3 osób w Stanach Zjednoczonych korzystających z odroczonych płatności ma zaległość w minimum jednej lub więcej rat, a 70% osób z tych 2/3, które mają zaległości, potwierdziło, że ich zdolność kredytowa po skorzystaniu z tych odroczonych płatności i po opóźnieniu po prostu spadła. Oraz przede wszystkim szalenie istotne jest to, żeby zdać sobie sprawę, że operatorzy odroczonych płatności to nie są organizacje charytatywne i muszą na siebie zarabiać, a uwierzcie, że zarabiają niemało. Te korporacje czerpią po prostu korzyści z niezdolności do płacenia i na przykład taki jeden z większych operatorów, Afterpay, który nie pobiera dodatkowych opłat za sam fakt korzystania z doręczonych płatności, w ciągu zaledwie jednego roku zebrał 64 miliony amerykańskich dolarów za opóźnione opłaty. A wszystko to oprócz impulsywnych zakupów bazuje na nieświadomości kupujących. Według badania około 30% kupujących przed kliknięciem opcji kup teraz tak naprawdę nie wiedziało, czy są jakieś dodatkowe opłaty oraz jakie zapłaci oprocentowanie, a 1/10 z nich, już płacąc raty, nadal nie wie, jakie płaci oprocentowanie. Co mnie najbardziej niepokoi w tym wszystkim, to fakt, że o odroczonych płatnościach mówi się z taką beztroską. Wprowadzenie operatorów odroczonych płatności do małych polskich marek nie spotyka się w internecie z ostracyzmem, ja przynajmniej nie spotkałam się z tym zjawiskiem. Influencerki między śniadankiem a wizytą w Lidlu informują, że wprowadziły tę super opcję do swoich sklepów, a na TikToku trend odroczonych płatności jest pozycjonowany wśród trendów dla ludzi świadomych, ludzi, których może na wszystko nie stać, ale właśnie dzięki operatorom odroczonych płatności mogą sobie na wszystko pozwolić. I warto też zadać sobie pytanie, co kupujemy najczęściej jako konsumenci dzięki systemom odroczonych płatności. I są to, uwaga, ciuchy, co chyba nikogo nie dziwi. Ale cokolwiek by to nie było, systemy odroczonych płatności wykorzystują słabości ludzkiej psychiki i motywują do impulsywnych i nieprzemyślanych zakupów, bo według statystyk kupujemy też więcej. 2/3 osób, które skorzystało z systemu odroczonej płatności, przyznało, że kupiło więcej niż w przypadku, gdyby musiało z własnej kieszeni zapłacić za zakupy, a niespełna 50% osób korzystających z systemu odroczonej płatności przyznało się do tego, że nie dokonałoby pełnego zakupu, gdyby nie możliwość finansowania przez operatora odroczonej płatności. A eksperci twierdzą, że systemy odroczonych płatności
przyciągają ludzi, którzy już w jakiś sposób mogą mieć problem z finansami, z płynnością finansową, co potwierdzają również badania, ponieważ 1/3 osób korzystających z odroczonych płatności przyznała się do tego, że jeżeli chodzi o ich sytuację finansową, to można ich ją określić słowami jako straszna lub trudna. Weźmy jeszcze przez chwilę na tapet środowisko kontra odroczone płatności. I tutaj zacytuję, że Klarna chwali się, że marki, które korzystają z tego systemu, zauważają średnio 55% wzrost średniej wartości zamówienia od kupujących, a także informuje, że 44% użytkowników zrezygnowałoby z zakupu, gdyby nie było dostępnych rat, co przekłada się na to, co wcześniej powiedziałam. Niemniej taki wzrost impulsywnych, nieprzemyślanych i maksymalnie ułatwionych zakupów, bo tak jak powiedziałam, jest to kilka klików, powoduje, że marki szybkiej mody albo ultra szybkiej mody produkują jeszcze więcej tanich ciuchów i już abstrahując od tego kosztu środowiskowego produkcji, który też jest ogromny, warto w przypadku odroczonych płatności wziąć również na tapet koszt środowiskowy samych zwrotów i odsyłek, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale statystyki informują o tym, że bardzo duża część zwrotów w szybkich markach modowych wcale nie trafia do ponownego obiegu i nie można tych ciuchów, które zostały zwrócone, kupić ponownie. Bardzo duża część z nich trafia na wysypiska śmieci bądź do spalarni, ponieważ koszt ponownego wprowadzenia tych zwrotów do obiegu jest wyższy niż koszt wyprodukowania ciucha, który w przypadku marki szybkiej mody bądź ultra szybkiej mody, jaką jest Shein, jest po prostu przerażająco niski. I tu zamyka się jakby koło, ponieważ można łatwo dokonać zakupu za pomocą kilku klików, nie myśląc o konsekwencjach, nie mając kasy na ten zakup, więc ten zakup nie jest przemyślany. Im mniej przemyślany zakup, tym większe prawdopodobieństwo zwrotu. Na zakończenie pamiętajcie, że to marki, influencerki i końcowy łańcuch, czyli systemy odroczonych płatności, czerpią korzyści z nieświadomości kupujących oraz z impulsywnych i nieprzemyślanych zakupów. A kupujący, który kupuje, bądź kupująca, która kupuje kolejną sukienkę z wiskozy w kwiaty, bądź buty skórzane z małych polskich marek, bądź e-booka kulinarnego za kilkadziesiąt złotych za pomocą systemu odroczonych płatności, to ta osoba ostatecznie zostanie sama z tym problemem spłaty, być może z długiem, być może ze zmniejszeniem zdolności kredytowej. I uważam, że zachęcanie do korzystania z odroczonych płatności i mówienie o tym w samych superlatywach w internecie, bez mówienia o tych ciemnych stronach, o których opowiadałam przez cały film, powinno się spotykać z większym ostracyzmem. I w tym momencie w sumie spontanicznie przyszło mi do głowy, żeby polecić Wam zamiast odroczonych płatności kurs Michała Szafrańskiego, który jest dostępny za darmo w internecie, Pokonaj swoje długi, podlinkuję go. Z tego, co się niedawno orientowałam, jest nadal aktualny. A Wy dajcie znać, czy korzystaliście z systemu odroczonych płatności, czy znacie kogoś, kto korzystał i w ogóle co o tym myślicie, bo tak jak wszystko, systemy odroczonych płatności to nie jest sprawa czarno-biała, a wydaje mi się, że w internecie, przynajmniej tym mainstreamowym, nawet w tym artykule Vogue przedstawiana jest w samych superlatywach i nikt nie mówi o czarnych stronach, ciemnych stronach. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku, pa!